Moja firma transportowa funkcjonuje od 1991 roku, czyli 26 lat. Pierwszym samochodem nowym, którym zakupiłem, była właśnie Scania. Był to 1995 rok. Od tego czasu praktycznie kupuję tylko samochody Scanie. Głównym profilem firmy to są transporty chłodnicze oraz plandekowe. W swoim taborze posiadam 14 Scanii i to jest podstawowa marka, którą mam w swoich zestawach. Jest to samochód najbardziej ekonomiczny. Jest samochodem, który najlepiej sprawdza się, jeśli chodzi o zużycie paliwa. Kolejną zaletą to jest serwis, który jest, uważam, najlepszym serwisem wśród innych marek. Nasza firma ulokowana jest w terenach górzystych. Scania jako jeden z nielicznych samochodów w górach sobie spokojnie radzi, jeśli chodzi o zużycie paliwa i prędkość pokonywania wzniesień. To jest też bardzo duża zaleta tego samochodu. No i między innymi dlatego też decydujemy się na zakupy Scanii. Na pewno zaletą Scanii jest to, że niemalże w standardzie Scania posiada retarder, dzięki któremu praktycznie hamulców nie robimy nigdy, ani w naczepach, ani w ciągnikach. Oprócz tego Scania posiada tempomat aktywny, który naprawdę w wielu przypadkach potrafi uratować nawet życie kierowcy. Kolejną zaletą Scanii jest serwis, który praktycznie jest na każde zawołanie. O każdej porze praktycznie auto wjeżdżające na serwis jest niemalże natychmiast obsługiwane. Specyfika naszej pracy jest taka, że nie możemy sobie pozwolić na dłuższe postoje. W tym momencie serwis, który praktycznie w każdej chwili może nas przyjąć i dokonać czy to przeglądów, czy napraw, jest dla nas naprawdę bardzo ważny. We flocie mamy najnowszy model Scanii, to jest Scania S450. Sprawuje się ona bardzo dobrze. Z nowego modelu bardzo zadowoleni są również kierowcy. Jest to samochód lepiej wyciszony od poprzedniego modelu. Kabina jest bardziej przestronna, do tego ma płaską podłogę, na co też kierowcy zwracają uwagę. Oprócz tego ma bardzo ładne, duże i pojemne lodówki, które kierowcom przydają się zwłaszcza na długich trasach. Z tych samochodów są naprawdę zadowoleni. Wiem, bo sam jeżdżę tym samochodem, jeździłem i różnica jest ogromna pomiędzy tym modelem a poprzednim, chociaż w poprzednim wcale nie było źle. Duże znaczenie dla mnie mają również szkolenia kierowców. Pomagają oszczędzać nie tylko paliwo, ale również elementy eksploatacyjne jak hamulce, tarcze hamulcowe i tym podobne rzeczy. W styczniu czekamy na odbiór kolejnej Scanii, również 450. Myślę, że jeżeli będę kupował samochody kolejne, będą to Scanie.